no to przetestuję też sobie trochę DC kolory, czyli takie wyblakłe, ale teoretycznie mogę dzięki temu sobie samemu pokolorować i w sumie chciałbym zobaczyć, jak to na Pockecie będzie wyglądać. Zobaczyć, przetestować swoich siły w tym, gdyż w sumie nigdy tego nie robiłem, a wiem, że bardzo dużo osób jakby takie coś robi. Fajne jest to, że podczas nagrywania nawet mogę sobie wziąć i po prostu obracać tę kamerkę. Zobaczymy, jak to będzie z tymi kolorami. Bardzo jestem ciekaw. No i sobie mogę też przetestować w sumie, jak to jest ze skórą i jak będzie to robione. Myślę, że całkiem spoko w sumie na tym logu może być i może jakoś fajnie uda mi się to pokolorować. Zapraszam Was, widzowie, do lajkowania, subskrybowania oraz dzwoneczkowania, tylko po to, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych odcinkach, a przede wszystkim również, żeby mój kanał się rozwijał i żebyście więcej mogli otrzymywać tego typu materiałów. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale w ciągu ostatnich dwóch, może dla Was trzech tygodni strasznie jakby zimno się zrobiło. Całkiem w sumie ciekawe i teraz sobie nagrywam jakby naszym fonem, bo jestem na spacerku z pieskiem. Pieska, pyk. No i generalnie po prostu ciekawe, że tak zimno się zrobiło. Też nie mam mikrofonu, więc jestem ciekaw, czy iPhone bez jakby tego zewnętrznego mikrofonu w miarę będzie dawał sobie radę. I no w sumie to tyle, jeszcze dodatkowo chciałem tu powiedzieć i możecie sobie dalej oglądać vloga, bo myślę, że całkiem spoko jest takie nagrywanie i jakiś czas, w taki sposób jakiś odcinek będę puszczać po prostu, tak jak mówiłem, może jakimiś przemyśleniami, będę czasami coś mówił ciekawego, coś w tym rodzaju, tak jak teraz. Pogoda niby jeszcze jest ładna, jak widzicie, praktycznie chmurek nie ma, nic w tym rodzaju, ale sam fakt tego, że tak nagle zimno się stało, to jest ciekawe, chociaż fajnie, bo przynajmniej można sobie w bluzie być czy czymś takim i jest znośnie, nie jest jakiś upał, nie jest gorąco, no, tylko ja studia zaczynam. No właśnie, bo też nagrywam sobie wszystko troszkę już powiedzmy wcześniej, zaczynam, żeby trochę się oswoić z tym, takie rzeczy, więc zobaczymy, jak wyjdą te, powiedzmy, że vlogi takie moje z życia studenta, także no. Generalnie teraz też możecie mnie trochę lepiej słyszeć, gdyż jakby nagrywam to sobie tak dodatkowo z mojego komputera. No i chciałbym wam tutaj jeszcze powiedzieć, że, a bardziej może się pochwalić, że zacząłem jakiś czas temu właściwie dopiero przygodę z martwymi ciągami i tutaj po prostu macie nagrania, jak udało mi się 135 na 4 razy podnieść, także jestem całkiem zadowolony z tego. Tym bardziej, że no jeszcze na przykład nie panuję tak bardzo jakby nad techniką i tak dalej, więc bardziej staram się to opanować, plus przede wszystkim jestem ani bez pasa, ani bez pasków, także myślę, że to jest całkiem spoko ciężar. No i po prostu sobie tutaj raczej już wracam do troszeczkę niższego ciężaru, ale bardziej jeszcze nad techniką popróbuję i tak dalej, ale no mówię, że jestem naprawdę z siebie zadowolony, że mi się udało to podnieść przede wszystkim. No i wiadomo, w sumie najgorsze u mnie, przynajmniej z tego co wiem, to są dłonie, gdyż cały czas jakby strasznie mnie bolą i muszę je poprawiać. Specjalnie robię zamkiem, ale wiem, że też mam trochę jakby za krótkie dłonie do zamku, bo nawet mi kiedyś pękł paznokieć, jak to robiłem, także to jest problem i podejrzewam, że powinienem rzeczywiście na paski w jakimś najbliższym czasie się przerzucić, ale póki co na mniejszych ciężarach, żeby troszkę bezpieczniej też było, więc aż tyle nie potrzebuję. No, także chciałem tak tyle pochwalić, że martwy ciąg zacząłem powiedzmy robić od niedawna stosunkowo w porównaniu do jakby całości mojej siłowni i z wakacji to w sumie chyba tyle, bo teraz już właśnie studia. I teraz rzadziej też będę mógł chodzić na tę siłownię z topolem, w ogóle też będzie o wiele rzadziej, bo pewnie jak 3 razy w ciągu tygodnia będę chodził, to może raz albo 2 razy z topolem będę chodził, może coś tam dla was też ponagrywamy, coś porobimy i jakoś to będzie.